Uroczyste obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, tak jak w poprzednich latach, rozpoczęły się od specjalnej mszy świętej w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Następnie 3-majowy pochód przemaszerował na plac Kazimierza Wielkiego, gdzie pod ratuszem odbyła się druga oficjalna część uroczystości, rzecz jasna z okolicznościowymi przemówieniami. Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku była to zdaniem historyków ostatnia próba ratowania Rzeczpospolitej pogrążonej w chaosie i wielkim kryzysie. Jak wiemy, próba ta została po 14 miesiącach udaremniona. I możemy sobie zadać pytanie, co się stało z tą Rzeczpospolitą, która niespełna 100 lat wcześniej potrafiła wystawić kilkudziesięciotysięczną armię, która powstrzymała najazd islamski na Europę. Cóż stało się z tą Rzeczpospolitą, która 150 lat temu była największym państwem w Europie, która była państwem od morza do morza? Cóż się stało takiego? Oczywiście możemy mówić o wielu przywarach naszych narodowych, takich jak prywata, jak wiele innych naszych przywar. Natomiast chyba głównym powodem, który doprowadził do tego, że państwo pogrążyło się w chaosie, w kryzysie, to był zbyt duży wpływ obcych mocarstw na realną politykę, która była prowadzona w naszym kraju. Spotykamy się tutaj kilka razy w roku, aby wspólnie, w godny i uroczysty sposób uczcić ważne dla naszego kraju i narodu rocznice. Jedną z takich ważnych uroczystości rocznicowych obchodzimy właśnie w dniu dzisiejszym, 226. rocznicę Konstytucji 3 maja. Pochylając się nad świetlaną przeszłością, oddajemy hołd jej twórcom, którzy w poczuciu wielkiej odpowiedzialności podjęli przeprowadzenie gruntownych reform. Zniesiono wolną elekcję, zniesiono liberum veto, ograniczono rolę Senatu, ograniczono odrębność korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uznano chłopów za część narodów. Wprowadzono gwarancję tolerancji religijnej, wprowadzono dziedziczność tronu, wprowadzono trójpodział władzy. Konstytucja 3 maja była mądrą i odważną próbą modernizacji naszego państwa. Wyrosła z serc i umysłów Polaków jako wyraz dojrzałości politycznej jej twórców, perspektywicznej troski o losy ojczyzny i narodu. Ostatnim akcentem obchodów 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja było złożenie przez władze miasta, powiatu i zaproszonych gości okolicznościowych wiązanych kwiatów pod tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego.